Dzięki Polsce! Dziękuję przede wszystkim na wstępie Towarzystwu Studentów Polskich za zaproszenie i wyróżnienie mnie i mojego środowiska. Tak sobie posłuchałem referatów, które były przede mną, moich szacownych przedmówców i tak myślę, że być może to, co powiem, będzie w jakiś sposób odpowiedzią, zwłaszcza na to, na przykład, co mówił Filip, czyli na ten wymóg posiadania określonej odpowiedzi na wymogi współczesności, ale przede wszystkim na wymogi dnia jutrzejszego, czyli wymogi przyszłości. Tak jak powiedziała Kasia, tematem mojego wystąpienia będą składowe filary ideologii, którą tworzymy na łamach szturmu, nacjonalizmu, który nazywamy nacjonalizmem szturmowym. Kilka słów może najpierw na wstępie w ogóle, skąd się wziął szturm, jakie to jest środowisko, jaka jest jego geneza i historia. Szturm powstał w roku 2014, wrzesień, październik, kolejno nasza deklaracja, podpisanie, ogłoszenie deklaracji ideowej oraz pierwszy numer w październiku 2014 roku. Czasopismo to powstało jako odpowiedź na coraz mocniejszy wówczas w oczach osób, które tworzyły i szturm i wspierały go, problem z brakiem adekwatności ideologii polskiego nacjonalizmu na wyzwania współczesności, na wyzwania nowoczesnego świata. Wiele osób uznało, że ta ideologia nacjonalizmu jest zbyt skupiona na kopiowaniu modeli i wzorców z lat 30. Stwierdzono więc, że musi powstać takie środowisko łączące różne organizacje i odłamy ruchu narodowego, którego zadaniem przede wszystkim będzie ferment ideologiczny i stworzenie takiej mniej lub bardziej spójnej odpowiedzi na potrzeby wypracowania nowoczesnego nacjonalizmu. Jeżeli spojrzeć na deklarację ideową tego szturmu, podpisały go osoby, które wówczas były w większości, a może i we wszystkich liczących się środowiskach narodowych i tych głównonurtowych, oficjalnych, formalnych i tych nieformalnych, wszechpolacy i osoby z Narodowego Odrodzenia Polski, autonomiczni nacjonaliści, a w trakcie funkcjonowania szturmu, to już jest ponad 5 lat, przewinęły się przez jego łamy, myślę, że przedstawiciele każdej organizacji środowiska w tym kraju. Szturm od początku optował za modelem czy funkcjonowaniem nacjonalizmu w modelu narodowo-rewolucyjnym. Sama zresztą nazwa szturm już daje się to sugerować. Ta nazwa nawiązuje do wiersza Andrzeja Trzebińskiego, żołnierza walczącym z Zabugiem, który kończy się takim wyzwaniem: w historii trzeba zrywać się jak w szturm. Podstawą oczywiście nacjonalizmu w sposób oczywisty jest, jeśli chodzi o wartości doczesne, naród. Sam miesięcznik, zresztą w podtytule oficjalnym, ma miesięcznik narodowo-radykalny. Jednym z pierwszych elementów, który pojawił się na łamach szturmu, wielokrotnie był powielany, także ostatecznie wypracowany mniej więcej na przestrzeni ostatnich 2 lat, jest definicja narodu. Pojawiła się już wcześniej taka konstatacja jednego z moich przedmówców, że pojawiają się już problemy w środowisku narodowym, nie tylko zresztą w Polsce, z definicją tego, kto jest Polakiem, kto może być Polakiem. Oczywiście w kontekście ogromnego kryzysu imigracyjnego, napływu ludności obcej etnicznie, kulturowo, rasowo czy religijnie. My stanęliśmy na płaszczyźnie czy na stanowisku jednoznacznie etniczno-kulturowym. To znaczy nie tylko język, wspólne tradycje, religia, poczuwanie się tworzą Polaka lub kogokolwiek, czy przedstawiciela jakiegokolwiek innego narodu, ale również pochodzenie. My tutaj zresztą tego nie wartościujemy, w sensie nie stwierdzamy, że jeżeli jestem Polakiem, to automatycznie jestem lepszy od innych, natomiast po prostu stwierdzamy, że jest to w sposób obiektywny jedna z składowych narodowości, ze składowych pojęcia narodu. Wprowadziliśmy tutaj zresztą takie dwa pojęcia: świadomości i tożsamości. Tożsamość to w skrócie wszystkie te płaszczyzny, do których możemy się odnieść. Odnieść możemy się do języka, do kultury, do ziemi, z której pochodzimy, bo przecież ziemia również jest składową narodowości, no, powołujemy się czy odnosimy się również do swojego pochodzenia etnicznego, a ta tożsamość tworzy z kolei naszą świadomość. Krótko mówiąc, nasza narodowość, dalej jeszcze rozwinę, jakie są poziomy tej narodowości, tworzy to, kim jesteśmy. W takim myśleniu kulturowo-etnicznym nie jesteśmy też w gruncie rzeczy nowatorscy. Tak naprawdę to nie jest rewolucyjne, ale można powiedzieć reakcyjne nawiązanie do idei właściwie wszystkich
środowisk narodowo-radykalnych, narodowo-rewolucyjnych, do których się odwołujemy. Odwoływaliśmy się chociażby przez samą nazwę do środowiska narodowo-radykalnego sprzed wojny, zarówno do ONR, ABC czy RNR Falanga, ale nie zamykamy się tutaj, chociażby środowiska Jutro Pracy również są dla nas wartościowym punktem odniesienia, jako że o czym powiem za chwilkę troszeczkę więcej. Nasz nacjonalizm zawiera integralnie ideę paneuropejską, nie mamy też problemu, żeby odwoływać się do aksjologii czy wartości propagowanych przez nacjonalizmy innych narodowości, chociażby nacjonalizm hiszpański, Falanga Jones, rumuński Codreanu, chociażby środowisko Rexa, Leona Degrela, ale także środowiska powojenne, chociażby francuski GUT, który był takim jednym z pierwszych obok nowej prawicy i tercyryzmu, taką próbą odpowiedzi na to, jak ma wyglądać idea narodowa, idea nacjonalistyczna wobec rewolucji kulturowej roku 68. Odwołujemy się także w pewnych kwestiach do idei zadróżnej, chociażby do idei kulturalizmu, aczkolwiek nie wszystkie te idee, nie wszystkie elementy tych odłamów są przez nas aprobowane czy włączane w ramach naszych działań publicystycznych czy wydawniczych, ponieważ odrzucamy generalnie epigonizm. Wychodzimy z założenia, że najważniejsze są wartości i idee, natomiast konkretne rozwiązania, czy polityczne, czy ekonomiczne, gospodarcze, także geopolityczne, dostosowane muszą być przede wszystkim do obecnej sytuacji. Dlatego też chociażby w kwestii idei zadróżnej odrzucamy jednoznacznie radykalny wręcz antykatolicyzm, czy antychrześcijaństwo, jak je propagował Stachnik. Podstawą funkcjonowania narodu dla nas jest przede wszystkim rodzina. Rodzina rozumiana jako rodzina wielopokoleniowa, rodzina organiczna. Jest to podstawa nie tylko narodu, jest to podstawa społeczeństwa i całej, myślę, Europy. Dlatego też sprzeciwiamy się pojawiającym się już tu i ówdzie, a na Zachodzie całkiem dość już powszechnie nurtom w nacjonalizmie, które by wspierały jakieś działania, typu aborcja, typu jakieś związki partnerskie dotyczące niszczenia tej rodziny. Jeden z referatów, który miał miejsce przede mną, mówił o idealizmie. Jednym z najważniejszych elementów naszej idei jest idealizm, to znaczy odrzucamy troszeczkę takie zarówno politykierskie, jak i powiązane z pojęciem podwójnej wolności motywy funkcjonowania idei narodowej. Wychodzimy z założenia, że jako idealiści mamy jedną moralność, ona się opiera na zarówno w tak zwanym życiu publicznym, jak i w życiu prywatnym, na tych samych wartościach i staramy się, i jest to dla nas podstawa, kierować nimi w życiu codziennym. Tu też się pojawia kwestia naszego sprzeciwu wobec materializmu. Niewątpliwie i po rewolucji francuskiej, a przede wszystkim po rewolucji, czy po zakończeniu II wojny światowej, po rewolucji 68 roku, można powiedzieć już nie w oficjalnym odrzuceniu duchowości i religijności, Europa stanęła na punkcie, czy na płaszczyźnie materialistycznej, ateistycznej, na płaszczyźnie tu i teraz. My to odrzucamy, my tutaj stawiamy myślenie cywilizacyjne, to znaczy naród w tym rozumieniu to nie jest dla nas tylko rzeczywistość zastana tu i teraz, ale przede wszystkim jest to wielopokoleniowa wspólnota tych, którzy żyli, którzy żyją, którzy będą żyć. Tak więc ludzie, którzy żyli 100, 200, 500 lat temu, również dla nas są Polakami. Ci, którzy będą żyli za 100, 200, 500 lat temu, za 100, 200, 500 lat również będą Polakami. To daje określone obowiązki i ma to określone konsekwencje dla idei. To nie jest tylko kwestia wierności tym, którzy odeszli, ale przede wszystkim kwestia obowiązku zachowania narodu, zachowania kultury europejskiej dla naszych potomnych. Tworząc naszą ideę, właściwie od początku odrzuciliśmy podział prawica-lewica. Ten podział w gruncie rzeczy, nawet te osoby, które to odrzucają, gdzieś tam w sposób funkcjonalny stosują, nawet jako takie obiegowe określenie, że nacjonalizm to prawica, nacjonalizm, czy w ogóle te idee konserwatywne to prawica, my to odrzucamy. Po pierwsze dlatego, że ten podział jest w dużej mierze nieadekwatny do obecnej sytuacji. Struktury partyjne niejednokrotnie łączą idee prawicowe i lewicowe i często przypisywanie ich tak naprawdę nie ma żadnego, czy wtłaczanie określonych środowisk do tej czy innej zakładki nie ma żadnego praktycznego skutku. Są takie troszeczkę często akademickie dywagacje, a druga rzecz jest taka, że obserwujemy w Europie niestety
upadek prawicy. Ten upadek prawicy widocznie jest w szeregu krajów, jest widocznie również w naszym kraju. Nie chcę tutaj wchodzić w to, co rozumiem przez prawicę, odwołuję się tutaj, czy odsyłam do opracowania profesora Bartyzela, który kiedyś o tym pisał, do którego PiS też w jakiś tam sposób był partią centroprawicową. Natomiast ta prawica, jak widzimy w naszym kraju, w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii, Niemczech, no właściwie w każdym kraju Europy Zachodniej, prędzej czy później prawica przeszła na pozycję multikulturalne, na pozycje proaborcyjne, na pozycje popierania związków homoseksualnych. W niektórych krajach doszło do kuriozów, w których to partie konserwatywne w parlamentach, na przykład w Holandii, jeżeli dobrze pamiętam, przeciągały takie, czy przegłosowywały takie ustawy. Swego czasu Alain de Benoist zauważył bardzo słusznie, że to we Francji, która jest taką, powiedzmy, kolebką multikulturalizmu w Europie, to francuska prawica, zwłaszcza ta gaullistowska, stanowiła siłę i główny napęd obok wielkiego kapitału zwiększenia imigracji i ogromnego napływu tej ludności obcej kulturowo i etnicznie. Co ciekawe, najdłużej sprzeciwie wobec tego zjawiska wytrwała francuska partia komunistyczna, uznając skądinąd słusznie, że napływ tej ludności imigranckiej jest spowodowany tylko i wyłącznie interesami wielkiego kapitału i dojdzie po prostu do ogromnego wyzysku. Natomiast w Polsce widzimy podobną sytuację. Partia nomen omen nazywana prawicową, czyli Prawo i Sprawiedliwość, odpowiada za dużo większy wzrost i dużo większy napływ ludności obcej do Polski niż poprzednie rządy. Także ewidentnie kapitulacka postawa wobec zachowania i działań lewicy kulturowej, tej lewicy neomarksistowskiej, też jest tutaj bardzo charakterystyczna. W ramach idei nacjonalizmu szturmowego postanowiliśmy też odrzucić element, który nas bardzo raził na dwóch płaszczyznach, co najmniej, czyli historycyzm. Po pierwsze, mieliśmy takie wrażenie, że środowisko narodowe w pewnym momencie się troszeczkę zapętliło i skupia się już wyłącznie na kultywowaniu kolejnych rocznic, kolejnych dat, kolejnych bitew, zazwyczaj przegranych, kolejnych śmierci, kolejnych urodzin. My stwierdziliśmy, że to jest oczywiście ważne, ponieważ historia tworzy nas, ale my tworzymy przyszłość, więc dla nas najważniejsze jest patrzenie do przodu. Odrzucamy historycyzm też, to co już troszeczkę powiedziałem, w ramach naszych poszukiwań różnych inspiracji ideologicznych, to znaczy to nie jest tak, że jeżeli ktoś w latach 20 czy 30 w jakiś tam sposób określił sytuację na przykład geopolityczną Europy, to te same konstatacje mają zastosowanie do dzisiejszego dnia. Widzimy dzisiaj zresztą cały czas, myślę, takie odwołania na tak zwanej prawicy narodowej, z których można by, w których wypowiedzi można by mieć wrażenie, że największym wrogiem Polski jest cały czas Adolf Hitler i Józef Stalin, i Polska jest przed nim wojny. To nie jest tak. Największym wrogiem Polski, największym wrogiem całej naszej cywilizacji, cywilizacji europejskiej, cywilizacji białego człowieka jest przede wszystkim sojusz liberalizmu i lewicy kulturowej. My temu przeciwstawiamy koncepcję pluralizmu. To znaczy wychodzimy z założenia, że każda wspólnota kulturowa, etniczna, kulturowo-etniczna, rasowa, religijna ma prawo do zachowania swojej kultury. To znaczy tyle, że my nie mamy zamiaru ingerować w to, co się dzieje w Afryce czy w Azji, ale również sprzeciwiamy się całkowicie jakimkolwiek możliwościom integracji i napływu tych obcych elementów, które są po prostu nie do scalenia z tym twardym rdzeniem kultury europejskiej na naszych ziemiach. Tak jak powiedziałem, każda kultura ma prawo do zachowania swojej tradycji, swojego sposobu bycia, swojego sposobu wierzenia, funkcjonowania, dlatego też sprzeciwiamy się w całej rozciągłości globalizmowi. Myślę, że znowuż powołać się może na Alaina de Benoista, że te idee obecnie są ideami, które już straciły pojęcie prawica-lewica, ale jest tak naprawdę główny konflikt przebiega między centrum, które jest centrum liberalnym, multikulturowym, internacjonalnym oraz ideami peryferii, czyli ideami lokalizmu. Lokalizm, czyli idei rozumiane jako nawiązanie do tożsamości w rozumieniu tradycyjnym. Elementem tej tożsamości jest zawsze religia. Dlatego religia, koncepcja pojęcia religii w naszym
miesięczniku jednoznacznie wynika z naszego uznania prymatu duchowości nad materializmem i idealizmu nad tak zwanym praktycyzmem. Wychodzimy z prostego założenia, że człowiek nie tylko jest istotą religijną, ale cywilizacje jako takie zawsze opierały się na określonych religiach, dlatego też w tym kontekście dość łatwo zrozumieć, dlaczego cywilizacja europejska od kilku co najmniej dekad jest w stanie permanentnego kryzysu, ponieważ odrzuciliśmy religijność, odrzuciliśmy religię, odrzuciliśmy nawet nie tylko sferę czysto funkcjonalną, ale odrzuciliśmy sferę duchową tej religii. Przestaliśmy opierać się w życiu codziennym na wartościach religijnych. My wychodzimy z założenia, że w Europie, tak naprawdę w gruncie rzeczy na każdym kontynencie, na każdej ziemi, ludzie powinni odwoływać się do tych wierzeń religijnych, które miały miejsce i związane są bezpośrednio z ich terytorium, z ich ziemią. W przypadku Europy tak naprawdę są tylko, w moim rozumieniu, dwie religie, to znaczy religia katolicka i wierzenia chrześcijańskie dla poszczególnych narodów, czyli tak zwane religie etniczne. Dlatego też napływ ludności obcej jest dla nas nie tylko problemem, najważniejszym pułapie tożsamości, pułapie etnicznokulturowym, ale również na pułapie religijnym. W kwestiach ekonomiczno-społecznych, to jest szeroko pojęte zagadnienie i my też dość dużo prac ideowych nad tym podejmujemy. Od samego początku, od pierwszego numeru, od artykułu bodajże Juliusza Makowieckiego sprzeciwiamy się idei kapitalistycznej, odrzucamy liberalizm i idee wolnorynkowe, wychodząc z prostego założenia, że liberalizm jest nowotworem na ciele i duszy człowieka, bez względu na to, czy to jest liberalizm dotyczący kwestii obyczajowej, ekonomicznej, politycznej, czy jakiejkolwiek. Liberalizm to jest idea odrzucająca tak naprawdę jakiekolwiek wspólnotowe pojęcie funkcjonowania człowieka. Jest to idea hiperindywidualistyczna, dlatego też w gruncie rzeczy oznacza śmierć i narodu, i cywilizacji na rzecz bardzo prymitywnych i praktycznie zawsze materialistycznych potrzeb człowieka, które zresztą bardzo często ten system liberalny temu człowiekowi narzuca. Dlatego też odrzuciliśmy antykapitalizm, przepraszam, odrzuciliśmy kapitalizm na rzecz idei solidaryzmu narodowego i narodowego syndykalizmu, a troszeczkę zaraz więcej powiem, co rozumiem pod tym drugim pojęciem. Wychodzimy z takiego założenia, że kapitalizm obecnie międzynarodowy, tak naprawdę kapitalizm, ma cele całkowicie przeciwstawne celom narodowym. Naród generalnie ma takie zadanie, żeby się rozwijać, żeby rodzina miała podstawy materialne i duchowe do rozwoju prawidłowego funkcjonowania. Liberalizm to nam i kapitalizm jako taki nam to odbiera. Kapitalizm oznacza przede wszystkim skupienie się na swoich indywidualnych potrzebach, czyli w sposób oczywisty oznacza funkcjonowanie na zasadzie wyzysku innego człowieka i potrzeb. Jego w prostej linii prowadzi nas do tego, że po prostu następuje zjawisko tak zwanej niesprawiedliwości społecznej. W Polsce ten problem jest szczególnie mocno widoczny, znowuż wspomniano przede mną o reformach profesora Balcerowicza i jego grupy ekonomistów. Reform, których skutki odczuwamy do dzisiaj. Polska, nie obawiamy się, jest krajem półkolonialnym, a może i kolonialnym w stosunku do zachodniego, w dużej mierze amerykańskiego kapitału i wpływów politycznych, ponieważ to nie jest tak, że kapitał, jak niektórzy liberałowie, zwłaszcza ci klasyczni, twierdzą, że kapitał nie ma narodowości, kapitał już najbardziej ma narodowość i potrafi to wykorzystywać w sposób bezwzględny. Problemem kapitalizmu jest również to, że praca w kapitalizmie straciła jakikolwiek sens duchowy i społeczny. Pracujemy tylko po to, żeby się utrzymać i to w praktyce oznacza tak zwane popularne życie od pierwszego do pierwszego. Nasza praca bardzo często tego sensu nie ma, więc chcemy przywrócić ten sens duchowy, społeczny. Swego czasu w środowisku, mam może troszeczkę odległym, ale pojawił się taki termin gówno warto pracy. I niestety w dużej mierze kapitalizm wiąże się z tym pojęciem, wiąże się też z pojęciem odrzucenia związku zysku materialnego wiązanego z pracą, a niestety w obecnej sytuacji to kapitał rodzi kolejny kapitał, a praca bardzo często tego kapitału nie rodzi, co również w jakimkolwiek tradycyjnym rozumieniu sprawiedliwości i logiki jest zaprzeczeniem tego, do czego my się odwołujemy. Powiedziałem o idei syndykalistycznej. Jakiś czas temu taki artykuł się pojawił w Szturmie mojego autorstwa Manifest Narodowo-Syndykalistyczny. On zaraz zapoczątkował parę autorów również fascynację tym kierunkiem. Syndykalizm to jest dla nas przede wszystkim uspołecznienie, czyli przede wszystkim wzięcie nie tylko współodpowiedzialności
materialnej, ale także decyzyjnej za funkcjonowanie zakładów pracy, za funkcjonowanie gospodarki. No jest w sposób oczywisty, że jeżeli człowiek pracuje w danym miejscu, powinien, jest częścią elementu dużej firmy na przykład, która wypracowuje jakiś zysk, wypracowuje jakąś markę, to powinien bezwzględnie móc wpływać na to, co się dzieje w tej firmie, móc partycypować także finansowo w zyskach tej firmy. A też syndykalizm i idea uspołecznienia środków, może nie wszystkich, ale przynajmniej części środków produkcji jest ideą walki z niesprawiedliwością. My ten syndykalizm rozciągnęliśmy troszeczkę też na kwestie administracji czy kwestie polityczne. To znaczy mówi się bardzo często, że żyjemy w systemie demokratycznym. A ja stwierdzę, że nie żyjemy w systemie demokratycznym, tylko w systemie oligarchii partyjnej. No bo system demokracji zakładałby w takim, można powiedzieć, obiegowym rozumieniu, że mamy jakikolwiek wpływ na politykę, na to, co się dzieje w parlamencie. A tak naprawdę jedyne, co my możemy zrobić teraz na 4 lata, czy nawet w sumie częściej, bo tych wyborów mamy więcej, ale one tak naprawdę nic nie zmieniają, możemy sobie postawić krzyżyk przy tym czy innym kandydacie. Kandydat oczywiście, żeby uzyskać ten krzyżyk, określoną ilość obietnic ogłasza, odbywa określoną ilość spotkań z wyborcami i jak mamy przykład chociażby władz naszego miasta stołecznego, bardzo często już następnego dnia odwołuje swoje obietnice. No i teraz jest takie pytanie, czy w systemie demokratycznym powinno być tak jak teraz, że nie mamy absolutnie żadnej formalnej możliwości wpływania na to? No ja uważam, że nie. I myślę, że większość z Państwa, może nas wszyscy się zgodzą. Dlatego system demokracji partycypacyjnej, jak to tak się ładnie nazywa, jest dla nas systemem, który pozwala kontrolować władzę. To znaczy spowodować, że znika ten podział, ten klasyczny, liberalny podział my-oni, tak? My rządzeni, oni rządzący, ponieważ w ten sposób zawsze wykształci się klasa, wąska klasa oligarchii politycznie, partia będzie wykorzystywała swoją pozycję do realizacji swoich interesów, zazwyczaj na obecną chwilę niewiele mających wspólnego z interesami narodu, z interesami Europy. My to widzimy w ten sposób, że syndykaty, lokalne syndykaty administracyjne, można to nazwać komitetami, zgrupowaniami, jakkolwiek inaczej, będą wyłaniały swoich przedstawicieli, którzy w każdym kolejnym wyższym poziomem etapie w komitecie będą przedstawiali swoje określone racje, które zostały wypracowane w sposób dyskusji na określonym poziomie. Przecież my jesteśmy tutaj zwolennikami czegoś, czego zakazuje na przykład obecna konstytucja, wręcz stwierdza, że tego nie można stosować, mianowicie to się ładnie kiedyś nazywało instrukcjami wyborczymi. Chodzi o to, że osoba, która zostaje zobowiązana do przeforsowania czy przedstawienia określonych racji, jeżeli w sposób jawny, w sposób oczywisty tego nie realizuje, widać, że kieruje się innymi pobudkami, może zostać natychmiast odwołana. No my nie możemy w żaden sposób natychmiast odwołać któregoś z posłów, jeżeli w sposób ewidentny działa przeciwko interesowi narodowemu. No mamy teraz przykład, można powiedzieć, bardzo świeży sprzed chyba jednego czy dwóch dni. Grupa polskich, właściwie polskojęzycznych europosłów zagłosowała za, czy przeciwko Polsce i za restrykcjami wobec naszego państwa, a także restrykcjami finansowymi. No i teraz pytanie, co możemy z tym zrobić? No w normalnym państwie, w normalnym ustroju takich ludzi należałoby natychmiast odwołać, w gruncie rzeczy postawić przed sądy. No my nie możemy zrobić nic. Musimy czekać do kolejnych wyborów, w ramach których odpowiednie media, na które też nie mamy żadnego w sumie wpływu, przedstawią określonym grupom społecznym tych kandydatów w taki sam sposób, jaki przedstawiały do tej pory, i znowu wygrają ci sami za jakiś czas, bo przecież takich sytuacji, że ktoś tam w Parlamencie Europejskim głosował przeciw Polsce, to nie jest pierwsza sytuacja. Więc za jakiś czas znowu będziemy mieli taką sytuację i niestety znowu nie będziemy w stanie w żaden sposób nic przeciwdziałać takiej sytuacji. Dlatego my nie tylko stawiamy na kontrolę władzy, stawiamy także na jawność funkcjonowania środowisk politycznych, na jawność funkcjonowania administracji. Także uważamy, że w kontekście chociażby budżetów partycypacyjnych, budżetów lokalnych, ten model jest najlepszy, ponieważ bardzo często budżety lokalne są albo przez partie polityczne, albo przez bardzo wąskie grupy tak zwanych aktywistów miejskich. No, Warszawa cierpi na taką przypadłość pod tytułem Miasto jest nasze. Taka grupka w sumie trockistowskich ludzi, którzy nienawidzą samochodów i chcą, żeby wszyscy jeździli na rowerze. No, pomysł dość fantastyczny, natomiast ludzie ci bardzo mocno się umocowali przy ratuszu obecnym, zresztą poprzednim też. I wielu miłośników pedałów, tak? No właśnie. Ratusz. Tak, można to tak nazwać. I pedałowanie.
Zresztą ci ludzie z miasta Jasmacze wprost odwołują się do popierania tak zwanych idei czy poglądów LGBT. Więc tutaj to się jakoś tam zazębia. Jeżeli by cała wspólnota, albo chociaż ta część, która się poczuwa do tego, miała możliwość wpływania na to, na co się wydaje określone finanse, określone pieniądze, to będzie to dużo bardziej optymalne. Mamy tutaj bardzo konkretny, praktyczny przykład i to myślę, że patrząc z perspektywy Polski w skali makro, taka demokracja partycypacyjna funkcjonowała przez lat kilkanaście w Porto Alegre. Ona ostatecznie, to jest stan, miasto i stan na południu Brazylii, ona ostatecznie została zlikwidowana przez polityków, którzy byli przerażeni tym, że ludzie coraz bardziej funkcjonują w oderwaniu od tej tradycyjnej klasy politycznej, natomiast tam w sposób właśnie kolektywny ustalano funkcjonowanie chociażby właśnie budżetów lokalnych. Spowodowało to ten fakt, że Porto Alegre w momencie wprowadzenia demokracji partycypacyjnej, rok bodajże 1994, było jednym z biedniejszych stanów, biedniejszych regionów Brazylii. W momencie zakończenia przygody z demokracją partycypacyjną Porto Alegre było najbogatszym regionem Brazylii. Wspomniałem wcześniej już o kwestii amerykańskiej. Jednoznacznie optujemy za ideą antyimperializmu i antyamerykanizmu. Nie ma najmniejszego, według mnie, najmniejszej wątpliwości, że to Stany Zjednoczone są pod względem państwowym jednym z najważniejszych, być może najważniejszym elementem propagowania liberalizmu, propagowania tak zwanej kultury fast foodu, westernizacji, jak również imperializmu. No, mieliśmy dopiero co tego świeży przykład na Bliskim Wschodzie, w Iranie, gdzie sytuacja cały czas jest rozwojowa, natomiast jak się okazuje, kolejni prezydenci Stanów Zjednoczonych, pomimo określonych tam obietnic wyborczych, znowu wracamy do kwestii demokracji, składanych przy okazji wyborów, tak naprawdę realizują tą samą imperialną politykę. Imperialną politykę, którą Stany Zjednoczone realizują przynajmniej od połowy XIX wieku i od momentu, kiedy mogły w sposób praktyczny realizować doktrynę Monroe, czyli doktrynę niezależności obu kontynentów amerykańskich, tylko Stany Zjednoczone i Waszyngton rozumiał to tak, że oba kontynenty amerykańskie mają znajdować się pod wpływem Waszyngtonu, USA i mają być niezależne od wpływów Europy, bo to po prostu gra imperialna. Dlatego dla nas podstawową kwestią w funkcjonowaniu środowiska narodowego, w funkcjonowaniu nacjonalizmu jest sprzeciwienie się sojuszy ze Stanami Zjednoczonymi i wspieraniu tego państwa. To państwo, jak widzimy, ma szeregu przykładów, nie tylko jest element destrukcyjny wobec wspólnot lokalnych, ale to jest również element propagowania liberalizmu i propagowania tych wszystkich nowolewicowych idei. No, słyszeliśmy jakiś czas temu, prezydent Trump wprost powiedział, że będzie walczył wszędzie na całym świecie za ideę LGBT, wbrew swoim zapewnieniom i takiej wręcz medialnej wojnie o mur z Meksykiem, stwierdził wprost, że będzie lada chwila przyjmował jeszcze większą ilość imigrantów niż obecnie przyjmuje. Zresztą ta budowa tego muru też troszeczkę mu nie wyszła, zresztą też nie specjalnie się chyba do tego zabierał. Dlatego też odrzucamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, uważamy, że NATO również jest elementem funkcjonowania amerykańskiej polityki, która jest pokłosiem oczywiście, czy w Europie, pokłosiem II wojny światowej i tego, że po II wojnie światowej Europa znalazła się nie pod jedną okupacją, tak jak często się u nas na to patrzy, sowiecką, ale w gruncie rzeczy pod dwoma, to znaczy okupacją także amerykańską. O ile okupacja sowiecka rozpadła się razem z Związkiem Sowieckim w roku 1991, o tyle wpływy Stanów Zjednoczonych, jakkolwiek maleją, cały czas są bardzo duże. Mówiąc w ogóle o kwestiach europejskich, o kwestii naszego rozumienia narodu, miejsca Polski, wprowadziliśmy pojęcie paneuropeizmu, a to się wiąże z kolei z naszą koncepcją Międzymorza. To wynika z prostego faktu. Dla nas narodowość, czy może nawet narodowość, ale tożsamość składa się z trzech poziomów. Z poziomu lokalnego, znaczy każdy mieszka w określonym mieście, w określonym województwie, w określonej ziemi historycznej. Każdy z nas jest członkiem określonego narodu, a narody z kolei tworzą określone cywilizacje. Każdy z nas, poza tym, że jest Polakiem, jest także Europejczykiem. Cywilizacja europejska jest elementem, który jest aksjologicznym determinantem naszego paneuropeizmu. Dlatego naszą koncepcją jest sojusz tradycyjnie rozumianych, czyli etnicznych, pod względem spójności etniczno-kulturowej narodów Europy przeciwko tym wszystkim wrogom, którzy nam zagrażają. Tym wrogiem, tak jak powiedziałem, jest, bo to powtórzyć, przede wszystkim liberalizm, przede wszystkim nowa lewica. Oba te zagrożenia są zagrożeniami internacjonalnymi, to znaczy nie atakują konkretnego państwa, narodu, ale atakują nas wszystkich, ponieważ te idee z definicji są ideami ponad państwowymi. Dlatego my również, jako nacjonaliści
XXI wieku. Musimy funkcjonować w, no niestety póki co narzuconym nam systemie, ale również w sposób adekwatny do zagrażających nam elementów. Powiedziałem o cywilizacji europejskiej, powiedziałem o Międzymorzu. Międzymorze jest dla nas taką koncepcją geopolityczną, która ma przeciwstawić się zarówno cały czas żywemu imperializmowi rosyjskiemu, obecnie jesteśmy świadkami dość zmasowanej ofensywy medialnej Moskwy wobec Polski, gdzie znowu się nas oskarża o jakieś straszliwe zbrodnie. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, mamy zagrożenie z imperializmem, liberalizmem. Ten liberalizm oczywiście utożsamiamy także z Unią Europejską. Twardym trzonem Międzymorza, czy co my rozumiemy pod pojęciem Międzymorza? Międzymorze to jest dla nas przede wszystkim sojusz państw Europy Wschodniej, ale przede wszystkim sojusz ideologiczny, to znaczy sojusz, który ma się przeciwstawić liberalizmowi, przeciwstawić wschodniemu despotyzmowi i wypracować, czy nawiązać do tradycyjnej naszej kultury, tradycji, tożsamości. My to rozumiemy także jako sojusz polityczny, jako sojusz wojskowy, sojusz ekonomiczny. Nie ukrywajmy, że państwa Europy Wschodniej są generalnie słabe w stosunku do czy Wschodu, czy Zachodu ze względów historycznych, ze względów ekonomicznych, społecznych. I pojedyncza walka pojedynczych nawet państw, prędzej czy później wobec Rosji, wobec Stanów Zjednoczonych musi się zakończyć w sposób jednoznaczny, to znaczy porażką. My optujemy za współpracą, za koncepcją, którą w sumie już Józef Piłsudski przed wojną opracował i środowisko jego najbliższych współpracowników, chociażby Wasilewskiego. Dlatego Międzymorze ma być, jest to też takie nawiązanie do idei Karla Schmidta, idei wielkich przestrzeni politycznych. Schmidt stwierdził, że elementem polityki w XX wieku już nie będą pojedyncze państwa, a wielkie przestrzenie polityczne, czyli abstrahując od kwestii państwowo-narodowych, natomiast jemu chodziło o to, że elementem już nie będą pojedyncze państwa, a całe bloki państw związane z wspólnym terytorium, historią i pochodzeniem. Na koniec jeszcze dwa elementy, taki dodatek, które postaraliśmy się, myślę, skutecznie zaimplementować w idei nacjonalizmu. Po pierwsze strajk, czyli niektórzy pewnie kojarzą, to jest kojarzona zazwyczaj z lewicą idea wstrzemięźliwości od narkotyków, od alkoholu, generalnie powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 80. jako podtrzymanie antysystemowości, ale przy odrzuceniu nihilizmu, czyli właśnie wyniszczania się narkotykami, alkoholem, optowano za zdrowym trybem życia, za dużą ilością sportu. My również stwierdzamy, że niszczenie nie tylko siebie, bo wyniszczając siebie wyniszczamy także nasz naród, wyniszczamy także naszą cywilizację, Europę. Odrzucamy to i uważamy też, że to materialistyczny, konsumpcjonistyczny model życia, który jest narzucany przez liberalizm, w dużej mierze promuje takie zachowania, wręcz traktujące jako coś słusznego, coś oczywistego, pozytywnego. I ostatnia rzecz, częścią naszej, może nawet nie idei, a publicystyki stała się kwestia ekologiczna i kwestia klimatyczna. Ostatnio wszyscy jesteśmy świadkami debaty, myślę, szeroko rozpowszechnionej na temat globalnego ocieplenia, na temat kryzysu klimatycznego. My już pisaliśmy o tym jakiś czas temu, że naturę, środowisko naturalne traktujemy jako integralną część funkcjonowania naszego narodu, to znaczy naród nasz funkcjonował w ramach określonego ekosystemu. Jak najbardziej uważamy, że powinien zostać zachowany. Niszczenie natury zresztą, niszczenie środowiska naturalnego. Takie antyekologiczne zachowania są tak naprawdę w gruncie rzeczy związane z tymi dwoma nurtami, które są nam przeciwne. To znaczy, z jednej strony mamy liberalizm, który po prostu się nie utożsamia z myśleniem innym niż egoistycznym, dlatego dla liberalizmu nie ma znaczenia środowisko naturalne. Z drugiej strony mamy nową lewicę, która nawiązując do tej lewicy klasycznej, marksistowskiej, jest jednoznacznie lewicą postępu, rozwoju, produkcji. No, a ten siłą rzeczy prędzej czy później wejdzie w kolizję z tradycyjnie rozumianą, czy tradycyjnie rozumianą naturą. Odrzucamy też generalnie oczywiście wszystkie te transnarodowe, ponadnarodowe pomysły poszczególnych środowisk. Oczywiście tutaj możemy nawiązać do znanej szwedzkiej aktywistki, pani Grety Thunberg i jej międzynarodowej USP. No, dla nas to nie jest rozwiązanie, zwłaszcza, że środowiska finansujące tego typu ludzi to w gruncie rzeczy są środowiska, które tak naprawdę stoją w pierwszej linii odpowiedzialności za kryzys klimatyczny. Dlatego też
nie ukrywam, ten element klimatu, ekologii cały czas jest rozwijany. My nie mamy na wesołą chwilę i to też jest być może nawiązanie do tego, co mówił Filip, że jako środowisko musimy wypracować taką koncepcję nacjonalistycznej odpowiedzi na kryzys klimatyczny, bo samo negowanie czy punktowanie naszych przeciwników to jest jednakowoż za mało. I myślę, że tym akcentem zakończę swoje wystąpienie. Idea nacjonalizmu sztormowego nie jest ideą zamkniętą. Cały czas tą ideę rozwijamy, cały czas staramy się ubogacić ją o kolejne elementy, tak aby w sposób komplementarny, całościowy, syntetyczny stanowiła naszą narodową, narodowo-rewolucyjną odpowiedź na nowotwory ideologiczne obecnego, nowoczesnego świata. Dziękuję, czołem Wielkiej Polsce. Tak.